Największy monster truck ze stajni Traxasa. Sprawdzimy sobie, co jest w środku. Ale wielkie bydle. A mówią, że rozmiar nie ma znaczenia. Pierwszy kartonik. To jest nadajnik klasyczny, traksasowy. No, było. I przytnę paski samozaciskowe, którymi jest spięte zawieszenie, tak żeby model zajmował mniej miejsca w kartonie. Ach, od razu wstał. Buda wraca na miejsce. Coś pięknego. No dobra, jeśli chodzi o wymiary, to jest tak. 78 cm długości, 54 cm szerokości. Sterownik jest zasilany dwoma pakietami 4S, czyli w sumie 8S. I razem z pakietami model waży 11 kg. Karoseria na modelu trzyma się przy pomocy bezspinkowego systemu mocowania, bardzo wygodnego. Przekręcamy kluczyk, podnosimy mocowanie i zdejmujemy karoserię, to wszystko. Prędkość maksymalna bez żadnych modyfikacji to jest 64 km na godzinę. Po zmianie jednej zębatki, którą dodaje producent, możemy wyciągnąć 80 km. Te koła są olbrzymie, ciekawe jak szybko oryginalne papcie pójdą w strzępy. To jest absolutny król basherów. Ten model skradł mi portfel. Ogólnie jest to bardzo wytrzymały model, ale jeżeli coś udałoby nam się zepsuć, to mamy bardzo łatwy dostęp do części zamiennych. 11 kg. A jeszcze jedno, zobaczmy sobie, co dostaliśmy w gratisie od producenta. Więc tak, gąbczaste dystanse do akumulatorów. Gumowy przedni amortyzator dodatkowy. Kolejne dystanse do akumulatorów. Co tu mamy? Dodatkowe koło zębate, jakby oryginalne się popsuło. W Traxasie to raczej się popsuje na pewno. Taki śmieszny kluczyk do odkręcania nakrętki trzymającej koła. Przyjmusy. Co jeszcze? Karta gwarancyjna. Oby się nie przydała. Zestaw bardzo fajnych traxasowych naklejek do kolekcji. O, jakaś książka. Ciekawe, co jest na końcu. Kupili X-Maxa i żyli długo i szczęśliwie. No, nie dziwię się. To niepotrzebne. Co to jest? Ulotka, ładowarki. Jakbyście chcieli kupić traxasową ładowarkę, na pewno jest fajna. Nie kup, mam swoją. Instrukcja obsługi. Ja tam wolę trzymać instrukcję obsługi na kompie w formie PDF-a. Można pobrać na stronie producenta instrukcji. No dobrze, to jeszcze spójrzmy sobie, co on ma w środku. Ale łatwo schodzi ta karoseria. Ciekawe, czy podczas jazdy będzie tak łatwo schodzić. Mamy tutaj wielki silnik. Na silniku jest zamontowany od razu radiator i dwa wentylatory chłodzące. Co ciekawe, tutaj widać z drugiej strony, że pod radiatorem znajduje się czujnik temperatury i czujnik temperatury idzie od razu do odbiornika. Ciekaw jestem, czy będę mógł zobaczyć temperaturę silnika, jak podłączę nadajnik do aplikacji traxasowej. Regulator silnika też jest od razu wyposażony w wentylator. Model jest zasilany z dwóch pakietów, które są zamontowane w tych tutaj przestrzeniach oraz zablokowane za pomocą tych dwóch elementów. No, to zawieszenie robi wrażenie. Sprężyna jak w tapczanie. Z takich ciekawostek tu mamy wheelie bar, którego kółeczka są łożyskowane i kręcą się bardzo lekko. Dobra, to by było na tyle. W następnym filmie pokażę Wam, jakie wykonam modyfikacje w tym modelu, bo na pewno długo nie będę jeździć wersją fabryczną.